gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w drugiej części materiału z gołębnika Pawła Mędrysy z oddziału 0388 Albernia z Pytkowice. Jesteśmy w gołębniku teraz rozpłodowym. Tak jest. Paweł, za nami tutaj mamy młode takie, zaczniemy od nich. Tak, tak, tak. Także jak było w pierwszej części wspomniane, było bardzo szybko. Bardzo szybko to było nagrane i powiedziałem, że tam coś dam na stronę, powiem tak szczerze, podaruję na stronę dwa młódki Radkowi, żeby po prostu to, jak to się mówi, ruszyło mu to z kopyta. To są dwa młódki dla Radka. Co zrobi z nimi, to już nie moja wola. Znaczy się, to jest na wsparcie strony jego, podarunek od Pawła Mędrysy. Powiem tak, to są młódki, dwa młódki są. Jeden z nich będzie na stronie. To są dwa młódki szali. Powiem tak szczerze, wychodzą szali raz w roku. Raz w roku wychodzą szali i no, to są bracia pełnego mojego Tornado. Jak ktoś zna, on był drugim w Polsce gołębiem kategorii A. To są naprawdę gołębie dobre, sprinterskie gołębie. Powiem tak szczerze, kilka dobrych hodowców, co ma te gołębie. Powiem tak, że jeszcze mi się nie przytrafiło, żeby ktoś nie zadzwonił, że po tych gołębiach się naprawdę gołębie sprawdzają. Także jednego młódka z tej pary daruję Radkowi na stronę, na to, żeby po prostu ruszyło mu to z kopyta, jak to się mówi. I to jest jego, także to jest mój podarunek dla sieci. Także ja z tego nie chcę mieć nic, to jest jego wsparcie, jest młody chłopak, niech zacznie, ktoś musi mu pomóc. Niestety. Z tego miejsca wypadałoby mi podziękować za taki podarunek. No, ja jestem, nazywam się Paweł Mędrysa, jak mnie ktoś nie zna, to niech się popyta niektórych hodowców, kolegów, jaki jest Paweł, tak, Paweł taki jest właśnie. Jak ma dobry dzień, to dobrze, to jest dobrze z nim rozmawiać. Dziś mam dobry dzień, Radek trafił w dobry dzień. Dzisiaj trafiłem w dobry dzień, więc zaraz przejdziemy do domu i się dowiemy, co tu robić. Ja powiem tak szczerze, to jest jeden młody z tej pary będzie, Radek sobie go przyjedzie, jak się dochowią, wybierze sobie jednego da na stronę, swoją stronę, to będzie jego gołąb, jego, on też trochę pieniędzy w to włożył. Troszeczkę to kosztuje, to jeżdżenie tam, to siamto. Ja też nie chcę nic za darmo, także tak to musi wyglądać. I przejdziemy, jeszcze pokażę dwa szymle. Będą tak samo z siostry pełnej szymla. Może pokażemy matkę. To są gołąbki, powiem tak szczerze, z rozpłodu, żeby ktoś tam nie myślał, że jakie to są gołębie. I tu jest samiczka. To jest pełna siostra mojego najlepszego asa, szymla tak zwanego mojego, co w 3 lata ma 3 razy komplet. Ma dwa młode szymelki, jest złączona z półbratem pierwszej samicy w Polsce przez 2 razy, co była 59-90. I ona, ten ojciec już wydał, powiem tak szczerze, wydał już mi najlepszego roczniaka w kategorii A, miał 11 i w kategorii B miał 11 konficyn. Miał 6 lotów, 6 razy na szpicy, powiem szczerze, coś pięknego, dostała jednego z najlepszych gołębi rozpodowych. I po niej są dwa młódki szymelki i jeden jest dla Radka też podarowany. Także będziemy, zaraz pokażemy młódki. I tu są akurat po tej samiczce są dwa młódki. Jeden jest troszeczkę większy, drugi trochę mniejszy. Jest jasny szymelek, drugi ciemniejszy szymelek. Także powiem szczerze, jednego sobie Radek też wybierze. Myślę, że to będzie samczyk. No ten akurat się wykluł troszeczkę później. Jest troszeczkę mniejszy, ale to tym się nie ma co przejmować. Grundże są nabite jak dzwony i powiem tak szczerze, że jednego dostaję na sieć, na wsparcie, na rozbudowę tego wszystkiego, także
hodowcy będą chcieć zeprzeć, jak to się mówi, żeby to mu to wszystko działało, chodziło tak jak ma być, no to to będzie jego. I tylko będą dwa młódki, ja od siebie nie daję żadnego, no niestety mówi się trudno i mam tam trochę tych młodych zamówionych, chłopaki mają, też bym po prostu wyszedł na, jak to się mówi, na idiotę, że wystawiam gemię na stronę, a nie, tam ludzie czekają, jak to się mówi i tyle po prostu, żeby było tak jak jest, Radkowi podarowuję dwa, to są jego, to jest jego i po prostu on sobie zrobi z tym, co będzie chciał. Także tyle z gemnika rozpodowego, przejdziemy jeszcze chwilkę na pole. Tak, a jeszcze wracając tu do tematu, tak jak obiecaliśmy, no to te dwa gołębie w takim razie oczywiście na aukcji się pojawią. Jak obiecaliśmy w pierwszym materiale, żeby, jak tu Paweł podszedł w ten sposób, że podaruje po prostu dla portalu Gołąb w sieci, no to my te gołębie dwa w swoim imieniu wystawimy i... No to ja już mówię, to już Radek sobie zrobi co chce, czy to zostawię dla siebie do rozpłodu, czy do lotu, to już nie moja bracha. Obiecaliśmy, że coś będzie na giełdzie, ja obietnicę spełnię, Radek myślę, że też mówi, że daje na giełdę, niech się dzieje, coś dostanie od Pawła na jesień i do rozpłodu i będzie to samo. I, także tyle na chwilę z gojemnika rozpłodowego i to mówię, jest, są także takie znaczne kolory, są dwa szali i dwa gołębie szymelki będą, można sobie zrobić DNA, kto będzie chciał, jak to będzie, na, jak Radek da na giełdę, można sobie przyjechać, wziąć sobie ojca piórko, matki piórko, nie ma problemu z Pawłem. Także jak ktoś miał wątpliwości, bo są różni ludzie, różnie rozumujący, także ja się niczego nie boję, jedynie śmierci. Tak to wygląda. Przejdziemy teraz na pole i to tyle na ten moment. Tu jest akurat wspomniany ten szymelki, młódki, co są dwa, jeden co dla Radka idzie. Są, to jest akurat wujek jej, pełny brat matki. Można sobie zobaczyć. 3 lata ten gołąb miał 3 razy komplet. Miał 14 na 14, 13 na 13 i w tym ostatnim sezonie był 4 lotnikiem oddziału, miał 11 na 11. Także myślę, że superowy gołąb. Został przeznaczony do rozpłodu w tym roku, bo wiem tak szczerze, na wcześniejszym którymś tam filmie no duże zainteresowanie straszne z tego gołąbia, na tego gołębia było i powiem tak szczerze, stwierdziłem, że jak się wszyscy nim interesują, to jeszcze może mi zginąć i dałem go do rozpłodu. Także po jego siostrze, nie powiem, że po nim, bo po nim nie powiem, że będzie, nie chcę nikogo robić, jak to mówi się, idioty. Po nim są młode zamówione, tam dla dwóch takich poważnych hodowców i dla mnie też musi zostać, także mówi się trudno, ale po siostrze podaruję, siostra jest pełna, siostra jego, także to są takie, pokażę jeszcze parę takich fajnych gołębi, wybitnych gołębi. Tu chciałem pokazać najlepszego gołębia w hodowli na tę chwilę obecną chyba i najlepszego, jakiego miałem kiedykolwiek, bo miałem już pierwszego w Polsce i drugiego w Polsce i trzeciego w Polsce, ale dwa razy pierwszego w Polsce jeszcze nie było. Zdarzył się pierwszy raz taki gołąb. To jest samiczka o numerze 5990 w kategorii A. Na najszybszym, można powiedzieć, dystansie, na krótkim dystansie była dwa razy pierwsza przez dwa ostatnie sezony. Właśnie co ciekawe, że rok po roku w tej tak samej jest. Kategorii to powtórzyła. Rok po roku powtórzyła to samo. Powiem tak szczerze, w kategorii D miała koeficjent 23. Też by wygrała. Także to nie jest inny gołąb na krótkie loty. Ale powiem tak, tylko do 500. 550, koniec i no, musi być lekka 500. Dalekie, dalsze loty te gołębie u mnie nie umieją lecieć. To są gołębie z Leo Hermansów. Powiem szczerze, bardzo szybkie i bardzo miękkie, ale jak się je dobrze przykrzyżuje, to i dobre gołębie się można na dalekie loty osiągnąć z tych gołębi. Także gołębie są naprawdę fajne. Ona już jest po 3 jajkach zniesionych, 3 par jajek, jest bardzo fajna ze spodu. No także cóż, będziemy dużo mówić. Pokażemy jeszcze jednego asa i to byłoby może na tyle. Pójdziemy do środka, pogadamy o przygotowaniach do sezonu. A jeszcze pokażę może jaką karmę w tym momencie jedzą, bo Radek też chciał pokazać, żeby hodowcy widzieli. Także jeszcze pokażemy karmę. Gołąbka. Też można popatrzeć. Także naprawdę coś, jedna z najlepszych chyba na gołębniku, jakiego miałem. No także co roku jakieś tam nowe są, ale no asy to są, może to jest najlepszy as może przez całe życie, no nie wiem, zobaczymy. Może coś lepszego się dochowie, no myślę, że już nie, bo to już jest, coraz ciężej jest, coraz mniej hodowców, ale
Ale mimo wszystko trzeba... Ale powiem tak szczerze, to, że ona ma wynik zrobiony tam, to nie z oddziału, bo i na rejon siadła na 12,5 tysiąca gołębi, była pierwsza pod wiatr, też potrafiła zrobić przewagę, także ten gołąb siadał bardzo fajnie i to naprawdę w konkurencji dużej i mocnej, także można zobaczyć oko. Ona jest fotomodelka. Tu jest akurat na tą chwilę taką karmę jedzą lotową. Można sobie zobaczyć, żeby nikt nie mówił świat. Jest to bardzo mocna karma. Powiem tak szczerze, 5 rodzajów wymieszanej wszystkich karmy, jaką posiadam do lotu. Nie będę wymieniał firm, bo to za długo by to trwało. Na ten moment taką karmę jedzą. Powiem tak szczerze, karma jest bardzo bogata. No zresztą Radek widzi, jak to się mówi. Tak jest, ale młode też ładnie nakarmione. I młode są po dwa. Powiem tak szczerze, ciężko to muszą dostać dobrze. No i powiem tak szczerze, dużo konopi dostają, bardzo dużo. Dużo konopi używam i one bardzo dużo jedzą. Także no nie ma co oszczędzać. Ale teraz mamy godzinę 15, a one już 4 razy jadły. No, jeszcze raz mają. Jeszcze dzisiaj raz będą dostawały i to na tyle. No niestety, to jest dużo, dużo do roboty z tym. Chodzenie jest koło tego, ale coś za coś. Wychować dwa młode to nie takie proste jest. I jeszcze przy gołębiach, co muszą trenować koło domu dobrze, także bo u mnie dobrze trenują, jak rano wyjdą, to idą tak jakby już pomału, myślałem, że z lotu lecą. One w rękach też już... No i w rękach miałeś, sam widziałeś, jakie są w rękach, także nie idzie się, nie powstydzę się, o. No nie, gołębie są lekkie, pewne. No, także i przy dwóch młodych, przy takim obciążeniu, może wyglądają tragicznie, bo takie są bardzo, jakby to powiedzieć, jak z Krakowa, bo jak to mówi, plumkają po dwa młode, no to gołąb nie będzie piękny, wymalowany, ale w rękach mają być fajne, no troszeczkę są za szczupławe, ale to jeszcze 2 tygodnie i wszystko się zmieni. Jak także... one już teraz tak wyglądają, to znaczy, że ty się szykujesz na start 24. Tak, szykuję się od pierwszego lotu, nie ukrywam to, w tamtym roku nie szykowałem się w ogóle, nie oddawaliśmy spików, nie lecieliśmy, a w tym roku się szykuję. Ale czy to szykowanie coś wyjdzie? Ja zawsze powtarzam, jak ktoś coś na dużo liczy na coś, to nic nie osiąga. Ja nie liczę dużo na nic, ale gołębie muszę przygotować w tym roku od pierwszego lotu. Mamy rejon od pierwszego lotu, przelewek już nie ma. Także trzeba się brać za gołębie. Powiem tak szczerze, Paweł już robotę w polu porobił wszystko. Zasiane jest wszystko. Od jutra siedzę przy gołębiach. To już jest moje 3 miesiące. Nie ukrywam, że będę siedział przy gołębiach przez 3 miesiące. Bo ja bym powiedział, że nie będę siedział przy nich, no to bym kogoś cyganił, a dlatego staram się szybko coś wszystko zrobić. Nie jak niektórzy mówią, a nie mam czasu, nie mam tamto, nie robię to i siam, to nie. Ja mówię prosto z mostu. Przy nich trzeba robić przez całe 3 miesiące przed lotami i po lotach tak samo, ale chcąc lecieć, to trzeba się przyłożyć. Nic, niczego nie ma. Tu mamy takiego kolejnego asa. Z mojej kolekcji był on gołębiem olimpijskim w Poznaniu w kategorii D. Miał koeficjent 23, był także trzecim w Polsce był gołębiem, trzecim gołębiem na olimpiadzie, na ostatniej olimpiadzie jaka była. I w 2020 roku na ogólnopolskim Sosnowcu był znowu pierwszym gołębiem w Polsce. Także leciałem nim jako olimpijczykiem tak zwanym w następnym sezonie, także gołąb dojrze był jeden sezon olimpijskim, to na drugim sezonie powtórzył jeszcze wyczyn bardzo dobry, także był jeszcze pierwszym gołębiem Polski. I to powiem tak, że to kolejny taki asior, tutaj samiczkę inno przerzucimy, kolejny taki asiorek, co powiem szczerze, bardzo, bardzo obronny, jest waleczny, to powiem tak, że nie do uwierzenia jest. No i przede wszystkim leci gołąb i wydaje gołębie, także no co, szuka samiczki, bo akurat ma następną nową partnerkę, no i taki troszeczkę jest zły, złośliwy troszkę się zrobił. No. Na osobnym boksie już nie tak, pierwsze, tak. Nie pierwsze jajka w tym roku. Znaczy się ma piątą samiczkę już. Piątą, albo bodajże szósta, ale nie, piątą samiczkę ma teraz. Cztery już tam łódki są wyklute, dwie pary wyklute. Trzecia się kluje, czwarte są przełożone wczoraj. No i także powiem, że no piątą samiczkę ma tu pożyczoną. Super gołębi, no zobaczymy co wyda w tym roku. Także będziemy widzieć, co z niego będzie.
Także gołąbek już jest przeznaczony do rozpłodu, w 2020 roku już nie latał. No bo już stwierdziłem, jeśli on był trzecim w Polsce, był pierwszy w Polsce, to sobie myślę, no to coś mu więcej trzeba, jak już nie było sensu. I przede wszystkim rok był taki dziwny i także odpoczywa, teraz siedzi sobie w boksie, dostaje dziewczynę, jak to się mówi, i będziemy z niego coś myśleli dalej. Na emeryturze po prostu. Znaczy się swoje już zrobił, także takie gołębie muszą być w gołębniku i już dzieci się jego pokazały fajnie, wnuki, wnuczka jego najlepszą jest roczną samiczką oddziału, córka jego ma koeficjent B w 15, ostatnim sezonie jako roczna samica, powiem, że naprawdę jest na czym bazować. Jest kilka jego braci, jest kilka jego sióstr, bardzo dużo dzieci w rozpłodzie, także jest czym pracować, no zobaczymy, żeby no, któryś się podał na dziadka czy na ojca, no to będziemy, a już powiem, syn wydał najlepsze dwa młode, można powiedzieć, na gołębniku. Znaczy, praktycznie każde dziecko coś wydało superowego, także nie było tam gołębia jakiegoś tam przypadkowego czy coś, także zobaczymy. Teraz już przechodzimy do sezonu lotowego, tak jak wspominaliśmy wcześniej, omówimy tydzień z sezonu lotowego, przygotowanie gołębi. Jak to wygląda u Ciebie od powrotu z lotu? Znaczy się tak, od niedzieli można powiedzieć do niedzieli, no bo to tak można powiedzieć, to jest cały tydzień. Jak to się mówi, w niedzielę jak wracają, no to adrenalina i wszystko się czepie w człowieku. Przede wszystkim u mnie są gołębie nauczone na orzechach. Bardzo dużo orzechów zużywam, bardzo dużo używam konopi. Słonecznie głuszczony to są takie trzy rzeczy, co bardzo dużo w hodowli idzie, na dużo konopi bardzo też idzie, to nie ukrywam, ale to jest potrzebne. Orzechy tak samo, ale to wszystko ma umiar. Trzeba wszystko wiedzieć, w którym momencie, w którym odpowiednim dniu obserwować pogodę. To nie da się tak wszystko, że tak ktoś komuś powiesz, mam na przykład takiego jednego znajomego, no to wziął i karmił codziennie orzechami, nie? No to wiadomo, że gołębie ani nie będą trenować, ani nie będą latać, ani a co w ogóle już o jakieś tam, no szkoda gadać, nie? Nisza z tym. I powiem tak szczerze, wracają z lotu, przede wszystkim nagroda musi być, no to mówię, nagroda są orzechy. Każdy gołąb, co wraca do gołębnika, no to przeważnie jest nim poczęstowany. I ja to uważam, że no jakoś tam nagroda musi być dlatego, żeby ten gołąb miał do czegoś ciąg. I moim zdaniem gołąb nie ma ciągu do gołębnika, no to ten gołąb albo raz przyleci, drugi raz przyleci, trzeci raz go nie ma, albo na ogonie będzie zamiatał i tak to wygląda. Muszą gołębi do gołębnika ciągnąć przede wszystkim. To jest, zawsze zauważyłem to i duży wpływ na to wiąże. Z tym wiąże, bo to jest duża różnica jest przy tym wszystkim, tak się to motywuje robi. Ich to na pewno, jak mają. Na pewno. Na przykład moja Asica, nie wyobrażam sobie, jeśli, nawet nie wiem, czy by ona do gołębnika weszła, jakby z lotu przeleciała. Na przykład olimpijczyk był taki lot, że przegrał tysięczną na wejściu praktycznie, bo 30 sekund przesiedział na desce, czekał, aż do gołębnika ja wejdę. I jak widział, że ja idę, to on dopiero wskoczył do gołębnika i przegrał praktycznie machnięciem skrzydła, a 30 sekund przesiedział na desce, nie? Czekał, patrzył się na mnie jak wryty, nie? No bo człowiek, jak to się mówi, ostatnio to był lot i adrenalina, wszystko buzuje. No i jeszcze jak się odezwałem, on zamiast do gołębnika wejść, to on w drugą stronę, nie? Ale dużo gołębi nawet z lotu wraca, czy młode, czy coś, to po prostu jak odezwę się, no to one zamiast do gębnika wchodzić, to one no przyjdą nawet tam, gdzie siedzę, no nie? Takie są nauczone i no niestety z gębiami trzeba przebywać i także mówię, nagrodą mają z lotu wracające orzechy. Nie, przede wszystkim u mnie jest tak, każdy ma swoją nagrodę. Nawet są tacy, co nic nie dają gołębiom. Przychodzą tam 3-4 godziny, po locie dopiero są karmione. Nic nie mam na to, że tak jest. Moim zdaniem każdy organizm jest jakiś taki. Wiadomo, że jeśli gołąb przyjdzie z lotu wyczerpany i ty mu tam będziesz chciał nasypać karmę czy coś, no to wiadomo, że ten gołąb nawet nie będzie chciał jeść. To nie ma nawet o czym mówić. I nieraz ma ciężko do pojemnika trafić, żeby się napił, bo jest tak wycieńczony, a co dopiero mówimy o jakimś tam karmieniu, nie? Ale to wiadomo, że ze wszystkim jest jakiś tam rozsądek, umiar i też jak widzę, że gołębie przychodzą, to się mówi, wydmuchane, to wiadomo, że nie Bóg wie, co robię z nimi i dokarmię, no bo to nie ma sensu, nie? Ale są takie loty, co przychodzą wesołe i to wtedy trzeba po prostu jakąś tą nagrodę mu dać, no nie?
I powiem tak szczerze, do wody używam takie proste rzeczy, żadnych jakichś tam specyfików wielkich nie używam, dlatego, bo stwierdziłem, że to nie ma żadnego sensu. Goło musi dojść do polocie, nie, że już tam po 2-3 godzinach, ale on ma na to czas, całą noc, do wieczora, także tak samo jak w polocie siedzą, to siedzą cały dzień praktycznie. Razem. Także nie rozłączam tam do 5-10 minut, jak wrócą. Z krótkiego lotu do 2 godzin jest maksymalnie. Zależy jak tam z czasem jest też, ale do 2 godzin przeważnie jest tak, że 2 godziny maksymalnie siedzą razem. Ale jak przychodzą takie loty cięższe, 500-ki, to staram się zostawiać razem. Do wieczora. A zdarza się, że zostają do następnego? Nawet nieraz miałem, znaczy się, no nieraz się to zdarza, jak jest, zależy jaki lot, nie? No tak. Jak są loty katastrofalne, odpukać, nie strafiło się nam jeszcze tam ostatnio, żeby jakiś tam katastrofalny lot był 2- czy 3-dniowy. Ale nieraz się zdarzy, że trzeba było tam zostawić do rana, no bo wiesz, gołębie się schodzą jedne, drugie i to też nie ma sensu, nie? Ale to też trzeba to, na to wszystko mieć wpływ, na to trzeba patrzeć, obserwować i to też nie każdy ma czas, nie? Bo to jeden idzie do pracy, 5 rano stają, no to wiadomo, on ci nie będzie siedział przy gołębiach, nie będzie cudował i no rozłącza i dziękuję, nie? Ale staram się tak robić, żeby było to w miarę dobrze. Do wody dostają, jak to się mówi, sok z pokrzywy. Dużo pokrzywy używam, bo to moim zdaniem dużo żelaza, naturalne. Dostają trochę cytryny, wciskam, no bo to witamina C. Ogólnie witaminę C też używam i w tak zwanym proszku. I nie tak, to tak. Powiem szczerze, propolis. Propolisu bardzo dużo używam. I to wszystko idzie do wody. Praktycznie cały dzień to piją. Na wieczór, jak już widzę, że już jest fajnie, gołębie coś tam, no to nieraz tam jakiś elektrolit mogę podać im, czy tam glutamin z Baxa. Nie będę to reklamował żadnej firmy, bo później tam ktoś powie, że reklamuje jakąś tam firmę, ale coś takiego stylu można coś gołębie podać, żeby one trochę się odbudowały. I przede wszystkim dużo konopi używam. Także nie staram się jakiś tam karm innych. Przede wszystkim niedziela w karmieniu jest bardzo licha. Gołąby musi przejść, oczyścić się i przede wszystkim jak i niedziela, tak i poniedziałek, to są 2 dni takie spoczynkowe. Także te gołębie muszą naprawdę łagodnie przejść, żadny karm grubych, jakiś tam, wszystko drobne musi być. Tym gołąb, żeby spokojnie, łagodnie to wszystko przechodziło, bo niestety no, intensywne lecenie 8 godzin, zdejmij przykład takie ciężkie pincetki, to znaczy się ciężka, no pincetki teraz są nawet po 4 godziny, 4,5 godziny są takie pincetki, no to nie ma to nawet o czym mówić, jakiejś intensywności, ale ten gołąb niestety musi tymi skrzydłami parę razy tysięcy machnąć, czy milionów i ten gołąb naprawdę swoje spali w sobie, także musi te 2 dni taką regenerację dostać. Na wieczór staram się gołębiom mieszać probiotyki. Także zawsze probiotyk dostają na wieczór, w niedzielę go robię, gołębiom dostają go w poniedziałek. Nieraz się zdarza, że na wieczór już dostają jakiś tam probiotyk delikatny, żeby te gołębie troszeczkę podnieść, ale to wszystko musi mieć umiar do każdego lotu, jest każdy gołąb inaczej przygotowywany. To nie jest takie, że hura, bura, jak to się mówi i nie ma czegoś takiego. Są loty i są, jak to się mówi, też hodowcy, co twierdzą, że nie trzeba nic dać gołębiom i też polecą. Nie przeczę, bo sam wiem po sobie, że gołębiom dużo nie trzeba dawać. Ale to jest coś takiego, przychodzi 8 lotów i koniec. I nie ma się co oszukiwać, spadek formy zaczyna rosnąć. I niestety, jeśli nie zadziałasz wcześniej, a naraz im to zadziałasz, to idzie skutek odwrotny. I tutaj nie ma jakiegoś tam mówienia, na rzęsistka nie daje, na koktyzy nie daje. No nie ma. Jeśli się gołębie poi teraz w kabinach, a wszyscy poją gołębie w kabinach, to nie jest to uniknione, żeby choroby się nie rozwijały. Po prostu jest grono hodowców, co naprawdę dba o gołębie, a za przeproszeniem reszta hodowców to tylko se wkłada, bo se wkłada. I to jest w każdym oddziele w Polsce, to nigdzie nie jest inaczej. Po prostu musiałbyś mieć swoje gołębie w każdym, osobno w koszu, wtedy możesz je poić indywidualnie, one są między sobą, każdy ten gołąb jest, ta flora jest w jednym, ta sama, te gołębie inaczej to, ale chociaż też już przychodzi stres w kabinie i ten gołąb też już inaczej, wtedy zależy od gołębi, jakie są gołębie. Po drodze gdzieś napije. Tak jest, po drodze się gołębie przecież też piją i to jeszcze w jakim znaczeniu piją gołębie, to nawet my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak gołębie idą, nawet nie potrafią wylądować i potrafią się napić. Bo mam kolegów, co chodzą na ryby i jak mi nieraz zadzwonią, mówi Paweł, będzie ciężki lód, ja mówię, czemu? Bo 8 rano gołębie już piją wodę.
Są takie, co potrafią na liściu usiąść, a są takie, co z powietrza nawet nie potrafią usiąść dobrze, a napije się, bo dojdzie dalej. A są takie, co nawet nieraz się utopią. I to jest właśnie to. I mówię, że z gołębiami jest jak jest. Suplementacja musi być prowadzona. Nie ma czegoś takiego, że tam możesz sobie tam 2 miesiące lecieć gołębiami i nie podasz gołębiom nic. Ja na przykład na moim przypadku tego sobie nie wyobrażam. Bo nie chce mi się to wierzyć, żebyś ty 2 miesiące gołąb nie złapał nic, nic mu nie podając. No chyba, żeby jakieś cuda były boskie. Są takie gołębie, nie powiem, bo na przykład mam takie 965, że ten gołąb ma na tą chwilę ma 11 lat, 12 lat już ma, to potem gołębie nie widać nic. On nie dostawał mało co, kiedy co, jest w rozpłodzie już kilka lat, pewnie od 7 lat już w rozpłodzie i przez jak ten piąty rok leciał, bo tam kontuzja go akurat wyeliminowała, to on nie miał nic. Jaki jest w zimie, taki jest w lecie, taki jest na wiosnę. On jest jednakowej budowy, na mięśniach jest jednakowy, on nie traci ze siebie ani nie przebiera na siebie. I ten gołąb nigdy nie miał nosa ani czarnego, ani się pod nosie nie drapał, ale to są 3-4 gołębie takie na gołębniku, co on potrafił dopiero pióro, pierwsze pierzył 29 czerwca. Pierwsze pióro dopiero wyrzucał. Zawsze były, pierwsza była 700 i było Piotra i Pawła, bo to przeważnie tak jest, Piotra i Pawła, pierwsze 700 km mamy zawsze w oddziele i w okręgu, ten gołąb zawsze puszczał w tym tygodniu pióro. I to jest do dzisiaj, nawet na rozpłodzie jak siedzi, on dopiero pierwsze piórko puszcza, choćby wychował 3 młode, on pierwsze piórko puszcza w czerwcu. I jego dzieci robią to samo. To są już gołębie takie genetycznie są ustawione i tego już nie zmienisz. I to jest gołąb, co naprawdę bardzo mało gołębie chorują. I one są na takie gołębie, ta rasa tych gołębi, ta linia tych gołębi, to jest Florizona razem z Denabele od wiosny, one po prostu takie są. I on nie potrzebował wielkich cudów, ten gołąb. Ale są takie gołębie, że potrzebują często. No i no niestety takie trzeba gołębie jak najszybciej usuwać. No ale bymy to wszystko pousuwali, to bymy na ulot wkładali 5, nie? No i to tak wygląda. I w jednym roku poleci, w drugim roku nie poleci. Wszystko zależy od zdrowia, nie? To jest normalną rzeczą, że zdrowotność jest najważniejsza, ale nie ma co przesadzać. Ludzie po prostu przesadzają z tym wszystkim, no ale ja to zawsze powtarzam. No przesadzać, nie przesadzać. No nie dasz nic, to też nie polecisz, no. Nie ma co. Przede wszystkim niedziela musi być spoczynkowa, poniedziałek tak samo, ale w poniedziałek do wody już idzie na rzęsistka, na koktyzję. Także co drugi, trzeci tydzień to jest już mus. Także nie wyobrażam sobie, żeby co 3 tygodnie nie podać na rzęsistka, na żółtego guska, na koktyzjozę. Ale rozumiem, że to już jakieś lekarstwo wtedy. Tak jest, musi wejść, jak to się mówi, mam takiego znajomego, jak piana z pojnika nie poleci, to gołębie nie polecą. Znaczy się, jak piana z pojnika nie będzie się wylewała, to gołębie nie polecą. I troszkę ten chłopak ma racji. Dobrze leci gołębiami, to jest zawsze my się śmiejemy. Piana szła z pojnika, szła piana. To będzie dobry lot. I no, że nie przesadzać z tym, nie? Wiadomo, że muszą dostać gołębie i przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest druga rzeczą, jaką jest najważniejsza, to są środki. Środków jest tyle na rynku, że nie do opisania jest na jednej kartce. A powiem tak szczerze, przechodziłem już wszystkie środki, można powiedzieć, jakie były. Nie będę zachwalał żadnej firmy, bo wszystkie są dobre, jak są dobre. Jak są niepodrobione. No właśnie. I tu jest najgorsze, panowie, w tym wszystkim, że ja pamiętam kiedyś w 2000 roku leciał kolega gołębiami. To był taki, jak się nie mylę, to było pierwsze takie uderzenie, te WN-y, BS-y. I on leciał gołębiami, super leciał na młode i na stare. Stosował tylko WN-y, BS-y, Orni Special. I na tym programie, jak to się mówi, Pete Deverta latał, leciał super. Ale jak się podało to gołębiom, to było widać różnicę. To był taki efekt, to te nosy miały tak białe jak śnieg. I powiem tak szczerze, jak ja zaczął pierwszy raz stosować to w 2005 roku, to było takie piorunujące uderzenie, że głowa boli. To było widać po gołębiach, jakie to było, jakie to miało działanie. I teraz powiem tak szczerze, ludzie się dużo zniechęcili z tych środków. A to dlaczego? No bo była taka, nie powiem jak się ten pan nazywa, bo tam to nie interesuje mnie, jak każdy kręci biznesy, żeby inne szło w jego kieszeń. Ale no niestety, jak się coś robi w stodole, no to nie da się po prostu na tym lecieć. I to tak wygląda wszystko. Także to są dobre środki i ja bym miał polecić komuś, to na pewno bym polecił, no, żeby kupić to u źródła. Nie tylko tam w tej firmie, gdzie to tam produkują, ale jest i w Polsce kilku takich naprawdę, co to są przed tego przedstawicielami.
Nie będę tutaj mówił nazwiskami ani tymi, bo może sobie to nie każdy życzy. Kto wie, gdzie to można kupić, to wie. Jeśli by nie wiedział, gdzie, to może Pawła zadzwonić, mogę mu polecić, numer telefonu dać, gdzie to, bo to są te środki też, jak to się mówi, spod lady, czy nie spod lady, no, ale mniejsza z tym. Ważne, żeby miały jakiś tam, dały jakiś skutek i powiem szczerze, żeby to było prawdziwe. Bo nie jest sztuka dać za szaszetkę 8 czy 10 zł, wsypiesz do pojnika i jakiś tam jest, kurde, proszek. I jeszcze piany nie ma, jeszcze jakiś proszek, nie wiadomo, do pieczenia czy do czegoś, nie? To jest bolesne, no bo ludzie, jak to się mówi, od gardła sobie oddadzą, a gołębiowi dadzą, nie? Dokładnie. Także jest dużo innych środków, też można powiedzieć, w podobnym systemie jak te. I można to zastąpić, ale to wszystko trzeba mieć do tego wiedzę odpowiednią. To nie jest tak, że weźmiesz tam jakiś byle jaki pierwszy antybiotyk, amoksiklaw, czy enrofloksacynę, czy jakąś tam kolistynę, czy Bóg wie co, i ty podasz gołębiom, bo ty sobie podasz gołębiom, nie? Nie ma sensu. Nie masz pojęcia, nawet się lepiej nie bier. Bo zrobisz z gołębiami tak odwrotny skutek, że zamiast, żeby było dobrze, to będzie jeszcze gorzej. Naprawdę to trzeba mieć troszeczkę głowy i też naprawdę wiedzieć, kiedy podać, albo jeździsz i badasz co tydzień, albo nie badasz w sensie takim jak ja, a robię kurację, ale to przemyślane, rozsądne, to po prostu wiedzieć jeszcze, w którym momencie trzeba kurację przeprowadzić gołębiowi. To nie jest tak, że sobie po prostu umyślę, od tego tygodnia im zrobię kurację na to, od następnego tygodnia zrobię im kurację na to, nie. Ja jestem zwolennikiem kuracji. Są tacy, co nie są zwolennikami, że niepotrzebnie się gołębie leczy. Ale powiem tak, dlatego że na gołębniku jak się ma 100 gołębi, a 5-6 gołębi, choćbyś podał czy nie podał, to tak polecą, bo to są prawdziwe gołębie i prawdziwe lotniki, no to co z tą resztą? No to ta reszta albo se da radę, albo se nie da radę, nie? I wolę tym gołębie podać wcześniej, zapobiec im tego, niż po prostu później je leczyć. Bo mówię, one wytrzymią tam 3 tygodnie, czy tam miesiąc czasu, jest super. Drugim myślisz, że jest fajnie, następny miesiąc przychodzi znowu i myślisz, że znowu se dadzą radę, nie? No a tutaj może być później skutek odwrotny, nie? Także wiem z doświadczenia i z kolegów rozmaitych, jak to się mówi, bo dużo ludzi dzwoni i tam popytać o gołębiach, to widzę, jak to wygląda. Nie powiem, nie mówię, bo są tacy, co naprawdę mało rzeczy dają i gołębiami też lecą. Ale to są naprawdę hodowcy z prawdziwego zdarzenia, albo mają takie szczęście do gołębi, albo tak to się wszystko też układa. Bo to w tym wszystkim musi być trochę szczęścia, trochę się to musi wszystko ułożyć. Ja wiem, są po sobie, lecę gołębiami trochę już, niedługo, ale trochę. I z dobrymi skutkami, i ze słabszymi skutkami, ale powiem tak szczerze. Były takie lata, że brakowało kropki na D i nie dało się nic zrobić. A przyszedł rok, jeden, drugi, trzeci, że nie wiadomo nawet z czego było, i te gołębie naprawdę leciały. Ale no nic, niczego nie było niestety. Gołębie były przygotowane wcześniej i z roku na rok były coraz lepsze gołębie i jak to się mówi, zbudowała się dobra drużyna. No i ta drużyna ze sobą, jak to się mówi, latała i współpracowała. No. Tak to wygląda i tak to musi wszystko wyglądać. Także na pewno poniedziałek i wtorek to należą na jakieś tam te zabezpieczenia dla gołębi. I no nie ma. Drogi oddechowe, rzęsiska, koktyzja. To są takie rzeczy, trzy rzeczy, co po prostu nie zrobisz z nimi, no to sobie trzeba wybić z głowy, żeby poleciał gołębiami co najmniej 14 niedziel. Nie mówię, że bo hodowców jest połowa grona w Polsce, że leci tylko tam 5-6 niedziel i później już podpiera się skrzydłami, no bo się nie da, no bo już nie wiedzą, co zrobić z gołębiami. Nie dziwię się, byłem kiedyś młodym chłopakiem, też nie miałem, jak to się mówi, głowy. Robiło się, co się robiło, jak się nie tylko umiało. Jak ktoś tam podpowiedział, doj tamto, siamto, a później się ludzie śmiali, nie? I tak się to dalej odbywa. Widzę po ludziach, jak to każdy jeden drugi mówi, no żebyś po prostu podał coś i drugi się śmiał z ciebie za tydzień, że ci się nie udało, nie? Nie, teraz jest już taki świat rozwinięty, internet i wszystko, i filmy. I naprawdę mądrzy hodowcy są na tych filmach, jak się tak poogląda, niedużo tych hodowców jest mądrych, powiem tak szczerze, ale jest takich kilku, co naprawdę też lubię pooglądać, popatrzeć i coś tam się z tego filmu dowiedzieć. Bo przede wszystkim jak oglądam paru takich, nie będę mówił nazwiskami hodowców, to powiem tak szczerze, niektórzy to tylko pooglądali, bo chcieli popatrzeć. A ja na przykład, jakbym to oglądał, to żebym się dużo rzeczy dowiedział jeszcze więcej, niż bym się mógł dowiedzieć. Ja jestem ciekaw bardzo, o kim mówisz, o jakich firmach. Są tacy hodowcy i to są hodowcy nawet w sieci już, ale nie tylko w sieci. I jest takie kilku, co naprawdę mądrze mówią. Naprawdę mądrze mówią. Jest takie kilku, co jeszcze nie mówili, a może by chcieli powiedzieć.
co są gdzieś na takim dalszym planie, co, jak to się mówi, brakuje im tej kropki na D. Tak mi kiedyś brakowało, także myślę, że tacy ludzie, aby się jeszcze gdzieś chcieli coś tam pokazać, chcieli swoją hodowlę, to by dobrze zrobili, bo o takich właśnie tych wszystkich chodzi, nie tylko o takich naszych mistrzach jak ja, jak tam Szkolny, czy jakiś tam Piotr Bugała, czy ktoś tam inny bez obrazy, ale są naprawdę dobrzy hodowcy w Polsce, co reklamy jeszcze nigdy nie widzieli. Znaczy się szkło ich jeszcze nigdy nie widziało, nie? I powiem szczerze, takich hodowców jak będziesz szukał, to będzie naprawdę radocha dla tych ludzi, co będą oglądali to. Bo na przykład co ja mogę mówić, jak już tam mam kolejny reportaż, piąty, czy szósty, czy siódmy i powtarzam się ciągle w to samo. I ci znani hodowcy, większość co robią pod reklamę, to wszystko i pod handel. No ale niestety takie jest życie i handel jest handlem, biznes jest biznesem, ale jest naprawdę dużo dobrych hodowców, co można byłoby ich pooglądać, jej hodowlę pooglądać, wymienić jakieś tam swoje zdania. No mądrze mówić, nie mówić, że tam się w piątek daje owiec gołębiom i wywozi się codziennie w deszczu. Bo moim zdaniem wdowiec, jeśli jest wdowcem, to go też nie trenujesz codziennie, bo wdowiec to musi być gołąb, co najmniej jest kilka dni rozłączony, a nie widzieć codziennie z partnerką. To bo to by nie miało w ogóle żadnego sensu i ten gołąb nawet nie miał sensu do gołębnika lecieć. Po co polecić, że codziennie się z nim widzi, on będzie do niej zasuwał, no po co to potrzebne jest. Ale mniejsza z tym. Także te dwa dni, zawsze się staram, dwa dni, poniedziałek, wtorek, robić albo rzęsistka, koktyzję, albo drogi oddechowe. Nie w piątek, że ty mu podasz w piątek na wieczór w łękę za przeproszeniem do pojnika i ty myślisz, że w sobotę będzie go w kabinie siedział, a w niedzielę będzie dyplomę zdobywał. Nie powiem, bo się zdarza tak. Zdarza się tak, ale to nieraz, ja mówię, w tych gołębiach jeszcze my się dużo rzeczy nie dowiemy, dużo rzeczy nie wiemy, bo to naprawdę jest naprawdę ciężkie do zrozumienia. Temat jest obszerny. Naprawdę, nieraz rozmawiam naprawdę z czołowymi hodowcami Polski i tak sobie nieraz mówimy, rany bostro święte. No takie rzeczy nieraz robi się z gołębiami i nie przylecą, a nieraz takie to wszystko odwrotnie jest do tego i te gołębie lecą, nie? Także mówię, gołąb też nie wiesz dokładnie, kiedy ma super formę. I rozpoznasz to, bo rozpoznasz to, jak widzisz, obserwujesz gołębie, to tak, ale jak są ludzie, co nie mają czasu, no to jak ci rozpoznają? No jak? No idzie w sobotę, łapie kosza, do kosza rzuca i dostanie rano jeszcze, jak dostanie jeść, to jest jeszcze dobrze i pić, no to tam wodę to zawsze każdy daje, ale są hodowcy, grono hodowców, co nie karmi w sobotę, nie? Ja na przykład nie jestem tego zwolennikiem. Lubię, żeby gołąb dostał jeść, gołąb musi dostać swoje jedzenie takie, jakie ma dostać. Wiadomo, że nie nakarmisz go grochem i samymi orzechami przed koszowaniem, żeby ten gołąb dwa dni trawił, jak to się mówi. Tylko, że trzeba go lekko nakarmić i musi ten gołąb mieć jakąś energię i chęć powrotu do lotu, nie? Znaczy się powrotu do domu. Powiem tak szczerze, środa, czwartek to już jest odbudowa gołębi, taka przygotowująca już do następnego lotu, no bo niestety, jeśli są te loty krótsze, zależy też od pogody. To wszystko ma znaczenie, pogoda. Moim zdaniem w dzisiejszym czasie, jak się nie przegląda pogody, to można sobie zrobić krzywdę. Są takie środki, są takie karmy, tak są zbilansowane, że naprawdę trzeba to obserwować, żeby te gołębie nie przekarmić, żeby te gołębie albo dokarmić. Mówię, to trzeba śledzić pogodę. No niestety, teraz jak się już nie śledzi pogody, tylko się myśli albo się czeka, żeby była niepogoda, no bo są tacy hodowcy, to tylko czekają, żeby byłaby niepogoda, ale to są ci hodowcy, co po prostu gdzieś tam na tyłach są, za przeproszeniem, bez obrazy, ale tacy też muszą być w każdym oddziale, tacy są, ktoś musi być pierwszy, piąty, dziesiąty i dwudziesty piąty, nie? Ale przeważnie na takich lotach psotliwych, no to oni mają jakąś tam szansę coś odbić, także nieraz mam takich znajomych, mówią, bez względu na warunki puszczamy, nie? Mieliśmy taki lot w 2017 roku, bez względu na warunki myśmy puścili, tylko z tym, że 100 km miały za bardzo zarąbistej pogody i gołębie leciały dwa dni. Konkurs trwał dwa dni na młode i powiem szczerze, nawet wtedy nie mogli sobie dać radę. Pokazałem im, jak gołębie potrafią wracać. W deszczu, w ulewie przychodziły i gołębie przychodziły. Z 49 cztery zginęły, ale to miały lot taki chrzest bojowy, że no ci, co nie karmili właśnie i bardzo skromnie je trzymali, to po 50% gołębi stracili. I to już w pierwszym dniu gołębie powchodziły. No niestety, gołąb nienakarmiony, niedożywiony, na takim locie nie ma szans.
to mówię o gołębiach młodych. Stary gołąb, jeśli umie żerować, jakoś tam jest jakaś rasa gołębi upartych, bo są gołębie naprawdę, raz jest tyle, że radwańskie, nie radwanie, uparciuchy takie, że te gołębie sobie dadzą radę. I zawsze sobie tę karmę gdzieś znajdzie. No niestety te szybsze gołębie, sprinterskie gołębie, no nie potrafią nawet, jak to się mówi, na ziemię usiąść. No bo niestety jest, jak jest teraz gołąb, nie wie co to jest ziemia. Też są tak uczone. Tak są uczone, możemy im sami robimy krzywdę. Bo przychodzą loty, później gołąbie nie potrafią wracać. Ja się tak przypomnę, 10-20 lat temu to gołębie nawet nieraz tydzień trwał konkurs, gołębie się schodziły, przychodziły gołębie. Ale gołębie były przyzwyczajone do tego, nauczone do tego. Gołębie żerowały po polach. No niestety teraz jest już inna metoda. Teraz niestety albo idzie boom, albo nie ma. Konkurs 5-10 minut. No tak jest przeważnie. Ale to, mówię, szpica idzie i albo usiądzie, albo nie usiądzie. To już zależy też jeszcze od wiatru, od wszystkiego. I także środa, czwartek zawsze traktuję to na mocną odbudowę białkową. Nie będę mówił jakimi preparatami, bo ja bym powiedział, jaki preparat daję gołębiom, to by mi ludzie nie uwierzyli. Pewnie by powiedzieli, że mędrysa jest taki, siaki i ludzi jeszcze przed kamerą dam robić. Także wolę nie mówić, bo każdy ma swoje. Trzeba dać gołębiom. Musi być power. Jak to niektórzy hodowcy i taki jeden, co lubię go popatrzeć na niego, to musi być dynamit, musi być siła, muszą dostać, żeby było... Ale żeby to są było. Jakieś aminokwasy, białko, co to jest? Muszą dostać białko, musi być odbudowa na karmę, ja karmę daję dobrą, także u mnie nie ma tam jakichś tam, powiem co szczerze, tamty roku trochę próbowałem trójfazowo lecieć, nie powiem, że to było źle, było dobrze, ale przede wszystkim są loty z północy, są loty z zachodu i tu jest ta różnica, że z zachodu jeśli jest fajnie i lekko z wiaterkiem, to ten gołąb ma lżej. Zawsze temu gołębiowi ten wiatr pomoże. My mamy większość lotów z północy. Niestety ten gołąb inaczej już pod ten wiatr musi podchodzić. Ten gołąb musi troszeczkę bardziej z nim walczyć. Także ten gołąb musi dostać i jeść dobrze. Nie ma, że boli. I u mnie zawsze starałem robić się tak, że kilka firm kupowałem karmę i wszystko to razem mieszałem. Także nie próbowałem fazówkę w tamtym sezonie ostatnim. No bo nie leciałem o nic, no to tak, żebym sobie chciał spróbować. Powiem szczerze, było dobrze, ale moje największe sukcesy były na takich właśnie karmach z kilku rodzajów firm. I to było najlepsze i do tego wracam. I także od wtorku do piątku idzie power. A poniedziałek i niedziela, no to jest... Poniedziałek jest... Może być nawet sam jęczmień w korytku i no, że nie powiem, bo dużo konopi dostają do wtedy. Tylko, że z konopią trzeba uważać, bo gołębie lubią się po niej posypać, także to jest najważniejsze. Ale generalnie tych konopi więcej na początku tygodnia dostają u Ciebie. Tak, dużo konopi dostają, po powrocie dostają dużo i w tygodniu tak samo dostają konopie, także z biegiem czasu wiesz, musisz, to też nie jest tak, że nie dasz im nagle im dasz, nie? Jako młody chłopak zaczynając, to powiem szczerze, że potrafiłem wsypywać do gardła bezpośrednio gołębiowi. I samica był, jeszcze do sąsiadaśmy na gumki lecieli i potrafiła samica 3 razy pierwsza siadnąć i to była 3 razy bardzo szpicowo. Jakżeby tam zaleciał do niego, to jeszcze gębia nie miał. I powiem szczerze, tak mnie to później kusiło, to tak, żebym sypał konopią, że przychodziła, to nawet nie wiedziała o świecie, nie chciała wchodzić do gołębnika, nie? Nawet, no tak troszeczkę była zwariowana, nie? Ale to były młodsze lata i powiem tak, że konopię trzeba dawać cały rok. Cały czas muszą być nauczone na tym. Nie tak, że nagle mu sypnę 5 kilo i w tygodniu już będzie bomba, nie? Nie, no to wszystko musi mieć umiar i ten. I to wszystko. Także środa, czwartek na karmę przede wszystkim to lubię takie rzeczy dawać białkowe, żeby tego gołębie szybko postawiło. No niestety jeszcze jak przychodzi w tygodniu trening, to nie ma co się oszukiwać. Ja nie jadę na 30-20 km i najadę troszeczkę dalej, bo tak akurat mi to pasuje. I gołębie muszą dymać, za przeproszeniem, godzinę na takim pełnym gazie. To też on troszeczkę potrzebuje tego wszystkiego. Chyba, że się nie trenuje gołębie. To też jest druga rola tego wszystkiego. Jeśli nie trenujesz gołębie, to też nie możesz od razu, od wtorku mocno... No ktoś to... Znaczy, tak powiem, czek 5 to zrozumie. A czek 5 to będzie robiło i powie, kurde, no ranny bostar, to jest źle. No bo jak ty go nie będziesz trenował, to jak ten gołąb, gdzie on to spali? On już dostanie formę na piątek. No i co wtedy? W sobotę go wypuścisz, to by szedł pewnie 3-4 godziny, by gonił koło gołębnika, a to nie o to właśnie chodzi, nie?
Także to wszystko musi mieć umiar, wszystko hodowca musi widzieć. To nie da się tego opisać, nie da się tego powiedzieć. Ja to każdemu powtarzam zawsze. To musisz widzieć, w którym momencie trzeba zareagować. Jak tego nie będziesz miał instynktu i nie będziesz tego widział, to jest ciężko, ciężko coś osiągnąć. Albo szczęście ci dopisze jeden tydzień, albo drugi tydzień i trzeci, czwarty cię nie ma. No albo masz cały sezon szczęście i lecisz. Ale ja mówię, szczęście to można mieć jakieś tam raz, dwa razy i później muszą być gołębie. No przede wszystkim trzeba mieć jeszcze z czym pracować, nie? Bo jak nie masz z czym pracować, no to choćbyś miał osła, no to wiadomo, że konia wyścigowego z niego nie zrobisz. Choćbyś mu co dał, no to tak nie poleci i tak nie poleci. Ale jeśli teraz już hodowcy mają każdy jakiś ten dostęp do gołębi, każdy już jakieś te gołębie ma naprawdę w miarę dobre i w każdym oddziele jest jakiś wybitny, czy kilku wybitnych hodowców. Zdarzają się takie oddziały, że jest ich grono dużych, dobrych hodowców. Ale to jak to wszędzie. Każdy mówi, że każdy... Wszędzie są dobrze. O. Także na karmę musi... Karma idzie mocna i także lekko białkowa. Ale na karmę także dostają białko. To wszystko ma swoje jakieś tam... To wszystko muszę z wyczuciem też. Nie mogę tego przesadzić. Do wody dostają przeważnie żelazo. Środa czy wtorek, czwartek, w zależności też od tego, jak sobie ustawię nieraz, jak to się mówi, grafik, jak leci po kolei, ale przeważnie dwa razy w tygodniu dostają Blitzform, czy tam Quicka, czy to obojętne. Jest, to jest jedno, czy to drugie, to jest to samo, można powiedzieć. Tylko, że ja to powiem tak szczerze, stosuję cały rok. Nie stosuję tam miesiąc przed lotami, czy ten... Większość rzeczy stosuję cały sezon. Na przykład środki dla gołębi jakieś tam wprowadzam, to u mnie już gołębie dostają to dwa miesiące, miesiąc przed lotami. To nie tam, że tydzień przed lotami namieszą i one będą dostawać. U mnie się do wszystkiego muszą przyzwyczaić. Dostają to w małych dawkach, ale cały czas mają jakieś tam, żeby one ten organizm do tego wszystkiego przyzwyczaił się. I no, że mówię, to trzeba wszystko umiejętnie, nie naraz na hura, bura namieszać. I żelazo to przeważnie zawsze dwa dni są w tygodniu. Elektrolity, aminokwasy to jest przeważnie czwartek, ewentualnie piątek rano. Jak daję im Blitzform we czwartek rano, to na wieczór im daję elektrolity, aminokwasy, witaminy. I staram się ewentualnie jeszcze w piątek. Nawet jest tak, że nawet 4 dni pod rząd mogą dostać to. Mam taki środek, że aminokwas, tam jest wszystko, jak to się mówi, taki tak zwany kombajn, że nawet 3-4 dni mogą dostać to pod rząd. Ale to trzeba po prostu przemyśleć, czy to jest sens, czy widać po gołębiach coś, co się z nimi dzieje, co się im jeszcze wcześniej poda, jaką tam kurację taką szybką im trzeba zrobić, żeby te gołębie po prostu podprawić, żeby one znowu następne te 5-6 niedziel pociągły, nie? Ale to wszystko ma... No to rozsądek musi być i myśleć i nie spać, bo nieraz w nocy nawet się nie śpi, no się myśli, co by tu zrobić, żeby jeszcze było lepiej, a nie gorzej. I to tak wygląda, także w piątek na wieczór już dostają praktycznie, zdarza się tam mało coś podać do wody i karma już jest praktycznie, wieczór, piątek jest czysta, sobota jest czysta woda, czysta karma. Nieraz nawet i propolis dostawałem w piątki też i w poniedziałki propolis też stosuję. To wszystkim jest, powiem tak, że jest tego wszystkiego tak dużo, że nieraz tak się zastanawiam, kiedy to co podać. Bo tak się, jak się to słucha tych wszystkich hodowców, no to trzeba byłoby coś tam wprowadzić nowego, ale coś ze swojego starego wyrzucić, to jest ciężko, nie? I powiem tak szczerze, że nieraz tak za głowę się chwytam i nie dziwię się tym ludziom, co tak nieraz oglądają, no bo to nieraz tygodnia brakuje i powiem tak szczerze, przerobiłem już wszystkie środki, jakie były może na rynku dostępne i jakie tam będą jeszcze, to też je pewnie przerobię, ale zauważyłem, że jedno jest takie, że te najlepsze lotniki, choćbyś im co dał, to tak będą lecieć i tak będą lecieć. I teraz jakby tak każdy pomyślał mądrze i powiedział sobie tak, no czemu ten jeden gołąb potrafi mi siadnąć 5 razy pierwszy, chociaż u mnie na gajemniku, czy tam na oddział siadnie tam parę razy gołąb się, no to czemu taki potrafi, jak one wszystko tak samo jedzą, nie? No a czemu jest jeden Lewandowski, a reszta w Polsce się tak nie narodziła? No bo reszta jest, jak to się mówi, nie będę tu obrażał ani tak, ani siak, jest talent i koniec. Tak samo jest w gołębiach. Mam samicę, co potrafiła w tym roku siadnąć na 9 niedziel
w siódemce w oddziele. No czemu ona potrafiła siadać? No bo miała akurat taki może sezon, wypaliło i to wszystko i wszystko to pasowało i no nie. I zauważyłem, że te dobre lotniki im dużo nie trzeba naprawdę. Ale tym reszcie, jak to się mówi, co tam się myśli, że coś z nich będzie, to trzeba im niestety pomóc. Gołąb też nie zostanie na pastwę losu, nie możesz mu tam po prostu, że innemu dasz karmę. No, o karmie samej też nie polecą. Tą suplementację trzeba jakąś tam stosować. Trzeba sobie, najlepiej to sobie wybrać jakiś tam program lotowy z jakiejś tej firmy. Przecież jakieś tam ludzie mądre to robiły. Tylko żeby wziąć firmę z rozsądkiem, nie jakąś tam, co robią w stodole. I po prostu sobie lecieć na tym programie. Do tego przez, nie tak, że lot mi wyjdzie, drugi lot mi nie wyjdzie i coś szukasz, no bo nie 90, ale 50% hodowców to tak robi. Ja mu wyjdzie dzisiaj niedziela, za tydzień mu nie wyjdzie, to już coś innego szuka, nie? I sklep jest pełny i ja widzę na przykład u mnie tutaj w sklepie dla GMB, to od razu widzę po locie, co jest grane. Jak jest ciężki lot, to już w poniedziałek są wszyscy w sklepie. A jak nie, to jest kolejka do weterynarza, nie? No tak jest. Momentalnie wszyscy są, nie będę tutaj mówił nazwiskami ani tak, jak to się odbywa, ale nieraz jadę, to mi się śmietce. Ja to widzę tych ludzi i stoją i oni myślą, że weterynarz już im, a wszyscy mają to samo chorobę, nie? Jeśli weterynarz jeden, drugi nie ubliżając, bo są dobrzy fachowcy od gołębi, jeśli są tacy dobrzy, no to czemu nie są mistrzami Polski i co roku nie są najlepsi? No jeśli ja bym był taki fachowiec, no to by mi nie trzeba było żadnego nic. Ciężkie pytanie zadałeś. No nie? No ciężkie pytanie. No sam sobie pomyśl, jeśli tacy są fachowcy wszyscy od tego, no to po co, czemu nie wygrywają po 31, po 40 biją, a ludzie, no wiadomo, no każdy chce, żeby było też dobrze, nie? Rozumie to tam, ale to trzeba mieć logikę. A nie co, przyjdzie cięższy lot i później ludzie nawalą im, a później grzybica zagrzybione, a Bóg wie, co się im gołębiom dzieje, a no to wiadomo, że to też nie... Wiadomo, że przyjdzie lot, przede wszystkim ja jak mam ciężki lot, naprawdę jak mi wyjdzie ciężki lot, to nie myślę od razu, co im podać, tylko patrzę, jaka była pogoda. To jest pierwszy u mnie taki czynnik, patrzę, jaka była pogoda, o kurczę, no było kiepsko, no pół trasy lało, pół trasy wiało. Te gołębie tego nie lubią, dobry gołąb lubi dobrą pogodę. Są gołębie, co przypadkowo gdzieś nieraz dobrze się zabierze i też przejdzie taką pogodę i dobry gołąb przyjdzie. Ale nieraz dużo dobrych gołębi się na takim locie traci. Nie? Później się mówi, o ty, tamty od tego miałem, poginęły mi, no bo takie. No ale to też trzeba popatrzeć, jakie były warunki, ile gołębi zginęło. Najlepiej, żeby nic nie zginęło, ale to tak się odbywa i później ludzie robią takie błędy, że przychodzi ciężki lot, nie pomyślą o innych rzeczach, tylko pomyślą, o kurde, tamtego, żem nawalił troszeczkę i za dużo i trzeba wypieprzyć, trzeba coś nowego dać i trzeba już gołębiom coś podać, nie? No tak to się, tak to wygląda, to są rzeczy wzięte z dnia i ja to widzę, to co się odbywa u ludzi, nie? No bo tak to jest, ja bym nakręcił film, wziąłbym kamerkę, to bym to wszystkim udowodnił, pokazał, co się odbywa po ciężkim locie w sklepie i ilu hodowców jest u weterynarza, jak się to wszystko zwiększa, nie? No bo już każdy myśli, że chore, że tamto, siamto. Wiadomo, że zawsze jak jest pierwsze pojenie w kabinie, to jest najgorsza rzecz. Zaczyna się już Jumanji w klatkach jest rozmaite, jak to się mówi. Już nie wspomnę o młodych, ale stare gołębie przychodzą pojenie gołębi, no to się zaczyna wszystko wtedy. Także największe problemy się robią wtedy od pojenia. Do trzeciego lotu, jak jeszcze nie wszyscy poją gołębie, no to jest jeszcze dobrze, nie? Ale jak już przychodzi 300, już się ładuje gołębie trochę wcześniej, już nie wspomnę o 500, no to już wtedy już się zaczynają schody. I kto ma naprawdę zdrowe stado, jako taki w dobrym stopniu utrzymane, no to sobie da radę, nie? No a kto jak tam leczy, nie leczy, Bóg wie, co im podaje, no to jak są gołębie w słabej odporności, też są na antybiotykach, bo dużo hodowców, jak tak się widzi, to wszystko antybiotyków ładują, masa. Powiem tak, podasz za dużo, zrobisz sobie wielką krzywdę. Nie podasz, to sobie też jeszcze większą zrobisz. No i tak to wygląda. I ktoś powie tak, nie zrozumiałem tego w ogóle, nie? No ja też tego nie rozumiem. To trzeba po prostu przemyśleć, zweryfikować na rozmaite rzeczy, czy jest sens, czy nie ma sensu, czy im potrzebne, czy niepotrzebne. Trzeba wziąć tego gołębia do ręki, oglądnąć, otworzyć mu ten dziób, bo ten dziób się też otwiera. Popatrzeć tam, co tam jest, czy ta szczelina jest, czy tej szczeliny nie ma, czy to gardło jest czerwone, czy fioletowe, czy takie, czy siakie. Jest mostek, są pióra na mostku, trzeba popatrzeć, jakie te mięśnie są. To jest wszystko to ten gołąb też pokazuje, jak to
trzeba to umieć obserwować, trzeba gołębia umieć czytać. I to jest najważniejsze. Jak go będziesz umiał czytać, to będziesz z nim współpracował, będziesz z nim leciał. Jak tylko nie będziesz umiał czytać, to nie będziesz z nim, nigdy nie dojdziesz z nim ładu. Ja najlepsze lotniki nie po pierwszym sezonie rozczytałem, ale większość gołębi po pierwszym sezonie rozczytałem. Co potrafią, czy mu trzeba samice, czy mu nie trzeba samice. Są takie lotniki, co nie podeszło, na przykład u mnie 965, jego przykład. 5 niedziel pod rząd było, nie zrobił konkursu. Nie pomyślałem wcześniej, że zmieniłem partnerkę. Jedną samicę dostał, bo chciałem akurat jedną samiczkę mu dać, chciałem sobie z niego pociągnąć młode. Tak się stało, że samica, no jak samica, no była jak samica, ale gdzieś ten gołąb nie chciał lecieć. I jak samica się straciła, gołąb zaczął lecieć. A to dlatego, że sam sobie znalazł partnerkę, samica mu sama do celi wpadła. I co do nie do uwierzenia, było tak, że przyszły chyba 2 loty, 700-ki, 2 razy przyszły razem z tą samicą nową zdobytą. 2 razy wrócił z tą partnerką z tego lotu. To już było nie do uwierzenia. On jak ją zobaczył, jak ją wtedy po 5 locie do niego ona weszła do celi po locie, to na 6, 7, 8, 9 i 10 lot nie był do pokonania. Non stop siadał na szpicy i co ciekawe, ona leciała i on leciał. To była akurat taka samica 9958, to była matka olimpijczyka. Tak do siebie doszły, legły, że nie do uwierzenia. I ten gołąb zaczął lecieć. I dlaczego? Bo myślałbyś, że coś mu tam jest albo coś. No nie miał ten gołąb w ogóle ciągu. Nie miał motywacji i zauważyłem po kilku tych gołębiach, że naprawdę partner u samca czy u samicy ma takie nieroznaczenie, że nawet my sobie nie zdajemy sprawy. To ma nawet nieraz 50% sukcesu. Na przykład u mnie na olimpijczyku było tak, że miał samicę i samicę miał szymle i 2 samice były, jedna siostra szymli, druga taka była pstra. I powiem tak, że był taki sezon, taki lot, że wszystkie mu weszły do celi. Po locie, nie? Wszystkie mu weszły do celi, siedziały z nim, bo tamte samce oczywiście gapy przyszły późno. No ale on jak to król, no to nie robił nic tego. Siedział sobie w miejsce, leżał, a one koło niego tańcowały. I one leżały, zadowolone były, on był zadowolony. I powiem tak szczerze, on tak leciał, że głowa boli. Miał jedną samicę, leciał. Miał 2 samice, leciał. Miał 3 samice, też leciał. I on jest taki, że dzisiaj mu wkładą samicę, jutro bierę go z jajek, na przykład jutro go z jajek bierę, pojutrze mu wkładą samicę, on tej samicy nie robi nic. On tak potrafi tą samicę zbajerować, że głowa boli. No są takie samce, że tego nie zrobią. Ale on na przykładzie był taki, że nie przeszkadzało mu to, czy była 2, czy 3 samice, czy coś. Ale powiem tak szczerze, był taki lot, że ta szymla była do jednego samca przeznaczona, a ona była tak w razie w awarii. Bo sobie myślę, nie mogę jej pozbyć się, nie mogę jej wycofać, bo ja by czasem coś przyszło do czego, no to nie będzie miał ciągu. I taki był lot, że dostał taką bombę z pierwszego lotu, przyszedł na wieczór i później tą samicę mu z treningu po prostu zostawiłem w celi. Jak przyleciał z tego treningu, bo też przylatował na ogonie i gdzieś to go rozkojarzyło. Ostatni trening, jak był przed lotem, tą samicę znowu miał w celi i ten gołąb już był na szpicy. I mówię, no to dobra, tydzień temu zawaliłeś, zobaczymy teraz, co z treningu, byłeś na treningu, już taki, coś tam się mu coś w głowie stało. No i w niedzielę wygrał. Czemu? Czyli motywacja. Motywacja. I to... jak wygląda motywacja u Ciebie? No to właśnie mówię, jak to wygląda motywacja. Trzeba znać gołębia, jaką on motywację potrzebuje. Czyli raczej nie ma tak, że wchodzisz i wszystkie gołębie widzą partnerów przed lotem lub nie widzą, nie, tylko staram każdego się, indywidualnie. Staram się nie pokazywać gołębi. Są 2 drogi. Jest taka droga, jeśli trenujesz gołębie, to też nie możesz tego ile razy pokazać. No ile się można razy pokazać w sezonie, w tygodniu? 2 razy, ale jeszcze raz. Pytanie, w czasie tygodnia ile jest treningów? Przed lotami, tak, czy... Przed lotami i w trakcie lotów. Znaczy się powiem tak szczerze, jeden tam kolega mi tam napisał na takim forum, że no najlepiej to nikt nie trenuje i nic. Nie, kolego drogi. Jest tak, że gejmy się trenuje. Każdy dobry hodowca gejmy musi trenować. Ten, co ci mówi, że nie trenuje, a dobrze leci, no to albo cię kłamie, albo ma takie dobre gołębie wytrenowane. Powiem tak, ja trenuję maksymalnie nie wcześniej niż 2 tygodnie przed lotami. I to jest wystarczające. Jak ktoś nie wierzy, może sobie wziąć łóżko, legnąć sobie w gołębniku i widzieć, jak to wygląda. Jeśli masz wdowce zrobione 2-3 tygodnie przed lotami, no niestety ty gołębi nie będziesz trenował, ile będziesz chciał razy. Bo z tego to nie będzie wdowiec wtedy. A jeśli masz gołębie na gnieździe, to nawet możesz jechać 3 razy na dzień. Nawet
5 razy na dzień, jak będziesz chciał jechać sobie. Bo ten gołąb będzie leciał do gniazda, do młodego, będzie go karmił. Ale ten gołąb wystarczająco wystarczy, żeby był chociaż 5 razy wywieziony. 4 razy wywieziony, 3 razy wywieziony. Nie ma znaczenia. Każdy ma samochód. Kto nie ma, no to się mówi trudno. Są drogi, jakie są, zakorkowane, niezakorkowane. Ja mieszkam daleko od autostrady, mi jest ciężko też jechać przez dzień. Mam inny plan treningów i też objeżdżę szybko. Ale powiem tak szczerze, że gołębia trzeba jakiś raz ruszyć. No nie ma tak, że go wsadzisz do kabiny, on ci zrobi pierwszy konkurs. No to trzeba sobie wybić z głowy, jeśli on... A przede wszystkim chcący jechać na trening, to ten gołąb musi koło domu chodzić. Bo na przykład na dzień dzisiejszy powiem, jakby były loty, no to powiem, że te gołębie są przygotowane. Bo jak rano je wypuszczę, idą w niebo, idą w słońce. Tam, gdzie widzą słońce, tam idą gołębie. I te gołębie idą taką siłą, że to jest nie do uwierzenia. Jeśli te gołębie ci tak nie będą chodzić koło domu, no to wiadomo, że choćbyś ty na trening pojechał, no to albo zaczną ci falbany robić na niebie, 10-15 minut będą tańcowały w koło i też do domu nie trafią. Ja jak jadę na trening, zdarzyło się mi może 2 razy w życiu, i to czy ze starymi, czy z młodymi, że jak wypuściłem gołębie, żeby mi zakołowały. Jak jadę na trening, to gołębie przeważnie idą bez koła. I to jest do udowodnienia, nawet można nagrać film, jak to wygląda. Powiem tak szczerze, zrobią większą pętlę, gołębie idą w domu. Ale to musi być koło domu odejście. Jeśli ten gołąb otwierał im wloty i one wyskakują jeden za drugim rano i idą, jak to się mówi, do słońca i nie widać ich, to tak samo powinny z treningu ruszyć. Jeśli ten gołąb wychodzi, bo goni, no, albo jest nieprzygotowany, no to tak niestety wygląda. To już jest, gołąb musi być rozlatany w domu. Jakby tak któryś był sprytny i zauważył, ja mam na przykład czas, rano idę, teraz już będę miał czas, o. Jak idę do gołębi i widzę, wypuszczą gołębie, wyleci, dajmy przykład 100. Ale 10 gołębi jest takich, że nie chce wylecieć, nie? No i co? I jak ty mu go zostawisz jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, tydzień, drugi tydzień, to by się wydaje, jedziesz na rano do roboty, że ten gołąb goni, nie? Że ten gołąb, dajesz go do kosza, bomba nie ma z pierwszego lotu na ogonie, drugi raz na ogonie. No jak ten gołąb ma lecieć, jak on nie trenował w domu, koło domu 2 tygodnie przed lotami, czy 3 tygodnie przed lotami? No ten gołąb musi iść w powietrze, no niestety. I mam taki parę gołębi na gojemniku, chociaż ktoś powie, no kurde, ty też masz takie gołębie, taki hodowca, takie gołębie, mam. Są takie gołębie, że potrafi mi z jednego wlotu wlecieć do drugiego i reszta poszła, a on siedzi w gojemniku, nie? No niestety, to jest u wszystkich hodowców, tak? I aby to każdy zauważył, mówię przede wszystkim o tych hodowcach, co nie mają czasu. Że po prostu jadą do roboty rano, ktoś wypuszcza mu, czy żona wypuszcza gołębie, czy coś. Tak robią gołębie. To są gołębie, co po prostu albo się czegoś boją, albo jastrzębia. No różnie bywa, każdy ma swoje jakieś tam przeszkody. Albo po prostu im się nie chce. Albo się im nie chce. No są tak zwane lenie, że ten... Chociaż powiem tak szczerze, spotkałem się z takimi gołębiami, co potrafiły zrobić parę kołek koło gołębnika, pierwsze siadały i pierwsze konkursy zdobywały. Tylko że to już gołębie, co nie zrobiły z pierwszego, trzeciego lotu, tylko tam 700 z takich dalszych lotów, nie? Ale to tak wszystko się odbywa, także mówię, karmi trzeba dobrze, z głową, środków jest tyle na świecie rozmaitych, że naprawdę trzeba to wszystko sobie ułożyć. Najlepiej jest, najprościej wziąć, mówię naprawdę, jest dana firma X, A, B, C, pisze wyraźnie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i to jest czarno na białym. Tak sobie to po prostu wszystko poukładać, coś tam dołożyć jeszcze z innej firmy, jak coś tam nie widać, że to coś, jakiś efekt jest, ale to wiadomo, że to po tygodniu, po 2 tygodniach efektu nie będzie. To musi być systematyczność, co najmniej miesiąc czasu to musi wszystko trwać, żeby to jakoś miało jakieś skutki. Bo 3-4 razy mu podasz na karmę, to nie ma nic z tego. Jeszcze tym bardziej, jak podasz przy młodych, to 90% idzie do młodego. No i co ty chcesz od tego starego? A przy młodych naprawdę gołębie muszą dostać wszystko. Ja mam po 2 młode na tą chwilę w gołębniku na celi. Widziałeś zresztą, jak to wyglądało. Młódki są dobite. I powiem tak szczerze, stare są, 2 deko ważą, ale są pełne. I to jest najważniejsze. Są może, dla mnie są troszeczkę za lekkie, ale to wszystko trzeba to koło tego chodzić i z tym wszystkim robić. No nie da się. No zaraz właśnie idziesz 5 raz karmić. No teraz pójdę za chwilkę jeszcze raz, bo one tam na mnie czekają. Także jest to naprawdę czasochłonne. Są hodowcy, co mają czasu dużo i nie ma wyników. Są hodowcy, co nie mają czasu, a wyniki mają. No niestety to tak to wszystko wygląda, ale to mówię, wszystko się musi do wszystkiego ułożyć. Karmić trzeba dobrze,
zawsze powtarzam, musi być dobrze, czy to z wiatrem, czy jest bez wiatru, czy pod wiatr. Dla mnie znaczenia żadnego nie ma. Ale jeszcze mam pytanie odnośnie ilości tej karmy w czasie tygodnia. Początek, znaczy się tak, tygodnia. Ja mam zawsze takie moje przysłowie, tam jeden, drugi kolega się pyta, jak to musi wyglądać. U mnie staram się tak robić, że mają czas 15 minut, 10 minut. Po prostu jak obejdę te wszystkie gojemniki, naleję im wodę i ten przechodzę, tam już nie ma. I przede wszystkim, jakbym miał jeden gołębnik, to w jednym gołębniku bym zaobserwował. Gołębie odchodzą, większość odchodzi, koniec. Pojedzone. Wiadomo, no tak jak i człowiek, jeden zje dwie bułki i będzie robił cały dzień, a jeden zeżre 10 i godzinę i dętka, nie? To tak samo z gołębiami. Jeden się nażre, za przeproszeniem, i nic nie poleci, a drugi dwa ziarka bierze i tyle. U mnie najlepszy lotnik, to powiem tak, przychodzi 3 razy, 4 razy ziarko weźmie i idzie do celi. Najlepsze lotniki tam robią. I to nie trzeba być fachowcem, nie trzeba być jakimś mądrym. Wsiadłem na każdy gołębnik do dobrego hodowcy, który karmi gołębie, i bym go znalazł w ciągu 10 sekund. Tylko bym mu kazał dać trochę karmy do szklanki i bym sobie poszedł go zakarmić. I bym zakarmił gołębie, bym widział, który jakim gołębiem jest. No tak to niestety wygląda. U mnie olimpijczyk, czy ta samiczka w kategorii A, czy tam Arizona, co była, to one mało jadły. A były tak nabite, że głowa boli. No i przede wszystkim gołąb musi się dobrze odbudować po locie. To jest najważniejsze. Musisz sam do tego dochodzić. To nie ty, że czy po prostu... Się szybko regenerować. Tak jest. Do takiej trzeba gołębi dojść. Bo jeśli ty będziesz miał gołębia, co do środy będzie żyletka, no to sobie wybij z głowy, że ty w niedzielę z niego zrobisz czołowy konkurs, nie? Ty go włożysz do kosza. No to tylko na sztukę, nie? On nie ma szans. Gołębie jak ruszą na starcie... Ja byłem raz na wypuszczeniu gołębi, raz w życiu, i powiem szczerze, widziałem, jak to wygląda. To powiem panowie tak szczerze, jeszcze jak gołębie odejdą, no to wrażenie niesamowite jest. To jest taka prędkość, że ten gołąb naprawdę nieprzygotowany, to on na samym starcie jest stracony. No nie ma szans. Jedynie jeśli jest psotliwa pogoda, jest zachmurzenie, gołębie nie odchodzą. To byłem już widziałem na rozmaitych filmach i tak, i siak, i koledzy tacy dzwonili. Po prostu przy nie ma słońca, ten gołąb nie umie lecieć. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Są mądrzejsi, co wiedzą. Powiem tak szczerze, to są takie loty loteryjne troszeczkę. Ale mówię, troszeczkę inno. Wiem, jak u nas kiedyś wypuszczali gołębie konwojem, to inno mówię. Ja mu zawsze mówię, Józek, jesteś, ty odpowiadasz za te gołębie. Ja ci nie mogę powiedzieć, czy jest dobrze, czy źle. Jak ty wypuścisz źle, ty tam widzisz wszystko. I no iskrę, żeby zobaczyły przez chmury, to one sobie dadzą radę i lot będzie udany. I tak zawsze mówi. Poszły z kopyta. No bo ja mówię jak, poszły w słońce od razu, przebiło się lekko, zaszło słońce, już było po locie. Inne oddziały puszczały, już nie było tego, co miało być. I to zawsze takie wyczekanie jest przede wszystkim... Z lotu pół sukcesu to też odgrywa wypuszczenie gołębi, nie? Tego ludzie sobie też nie zdają, tylko każdy myśli nakarmić cały sezon, a najważniejsze to jest start. No niestety, czekało się na to cały tydzień, przygotowywał się tego gołębia i dany iść ci powie, wypuszczamy, bo jest dobrze, a pogody nie ma, no to niestety, no to ten gołąb, wiesz, robisz cały tydzień koło tego i zmarnujesz to wszystko. No niestety, gołębie muszą mieć równe warunki. No wiadomo, że dla wszystkich są, ktoś ci powie, wszystkie miały jednakowe warunki, nie? No niestety, no miały jednakowe, no ale przylatywały takie gołębie, co głowa boli. Ja to zawsze powtarzam, że warunki muszą być idealne, pogoda musi być idealna i wtedy dobre gołębie potrafią wygrywać. No ale to przede wszystkim zdrowe i przygotowane gołębie. A jeszcze jestem ciekaw tematu kąpieli w sezonie. Znaczy się powiem tak. Czy jestem zwolennikiem kąpieli? No pewnie, że lepiej się człowiek czuje, jak się wykąpie, nie? Ale czy gołębie to czują, potrzebują? Pewnie też lepiej wyglądają w rękach, jak się weźmie gołębia, jak jest gołąb śliski, jedwabny. Ale zauważyłem z doświadczenia, że są takie gołębie, co się nie kąpią i potrafią wygrywać. A i ktoś powie, że ten gołąb, co nie idzie do kąpieli, to że to ten jest nie. Nie, nie, nie. I zauważyłem to naprawdę w dużo dobrych gołębiak. I chociaż u mnie szymel, powiem tak szczerze, najlepszym lotnikiem przez 3 lata, co był u mnie na gojemniku, to potrafił robić tak, że nigdy nie szedł do kąpieli. Tylko, że jak wszystkie wyszły, on na samym końcu szedł.
No, na samym końcu. I to tak nie roztrwało 10 minut, tamte się już porozkładały, on tak siedział i chodził koło tej miski i tak iskał i w końcu skoczył sobie. I tak wiesz, to są takie gołębie, że może nie potrzebował tam z innymi się męczyć. Są takie, że pierwsze ci wskoczą do miski i też przylecą. Nie ma na to mocnych. Wiadomo, że fajne gołębie są jak są, w rękach fajne. Kąpiel daje dużo gołębiom, przede wszystkim jesień, musi być gołąb kąpany na jesień. To przede wszystkim się odkłada w jego upierzeniu, jego jedwabitności. No jedwab gołąb musi mieć, no niestety. Nie ma gołąb, nie jest śliski, nie jest jedwabny, no to jest też ten gołąb taki. No nie mogą być gołębie matowe, muszą być gołębie się muszą świecić. No. Nie powiem jak co komu, ale muszą się świecić. A tutaj właśnie jak mówisz o szpaku i o kąpieli, jak on się kąpał, to właśnie o to chodzi w tej obserwacji, żeby takie rzeczy... No właśnie, i tak, że powiem tak szczerze, rzeczy... zaobserwowałem go parę razy, bo tak nieraz wszystkie powskakiwały i tak, żebym odchodził i mówię, a to się kąpcie, nie? Ale później przychodzę, mówię, gdzieś on taki wilgotnawy jest troszkę, mówię, nie? I tak, żebym raz drugi gdzieś przeszedł, patrzę się w końcu, kurde, tamte już się prawie suche, a on się kąpie, nie? Ta miska tam została koło godziny w tym, no bo nieraz nie ma też czasu, trzeba to do pola jechać, zrobić, to nie, że dzisiaj kończę... W kwietniu, 1 kwietnia kończę siewy i tam później do pola nie jadę, no tam już później roboty też jest troszeczkę. I także mówię, że każdy gołąb ma swój charakter. No do tego charakteru, żebyś dotrafił, no to wiadomo, musiałbyś mieć parę gołębi. A wiesz, że każdy ma jakąś tam ilość gołębi, przeważnie każdy ma około setki, ponad setkę są, jak to się mówi, duzi, wielcy farmerzy, co nie jesteś w stanie tego gołębia, nawet nie wiesz numer gołębia, to nawet o barwie nie wspomnę, a co dopiero... Ale nie wiesz, czy sam jest, czy samica. No to jest właśnie też tak, nie ubliżając nikomu, ale to taka jest prawda. I ja powiem tak szczerze, jak jest grupka dobrych gołębi, to jest z nią fajnie pracować. Wiem po sobie, jeśli jest już ponad 100 gołębi do lotu, już jest ciężko. Jeśli jesteś sam do tego, to naprawdę jest ciężko to obejść. Jeszcze z każdym gołębiem, żebyś był po prostu, wiesz, zżyty, no to nie jest takie to proste. Wiadomo, że gołąb, jak jest z tobą bardziej zżyty, ten gołąb gdzieś bardziej ma taki ciąg, czy nieraz po miesiącu, czy po dwóch, ale on potrafi nieraz dojść. I mam takie gołębie też na gołębniku, co naprawdę nie potrafią zginąć. Walczą, no, ale to też nie wiadomo, co się gołębiowi nieraz w życiu przytrafi, nie? Czy go jastrzą polnie, czy rozbije się, no i później czekasz na asa, jak to się mówi, asów nie ma, nie? Wiadomo, że najlepsze asy kiedyś się kończą. Albo są w rozpłodzie, a większość ginie. Taka jest prawda. Po prostu trzeba też mieć te swoje takie, jak to się mówi, nie wiem jak to powiedzieć. No wyczuć ten moment, żeby mu dać spokój, nie? Powiem tak szczerze, olimpijczyk każdym też tak leciał na ryzyko. Tylko mnie to zdenerwowało, że tam miał iść świat i chcieli na mnie zarobić. I powiem tak szczerze, zdenerwowałem się i wypuściłem go jeszcze do następny sezon do lotu. Ale w pierwszy dzień, co wyszedł na pole, zanim poszedł, akurat były dwa najlepsze asy i za tymi dwoma najlepszymi asami poszedł jastrząb. I powiem tak szczerze, trochę mi serce chciało stanąć, no bo powiem tak, że kurczę, no najlepszego asa byś się mógł pozbyć w ciągu też 5-10 sekund. Także akurat go trochę przeciągnął i to tak wszystko, no nie wiem, czy to miało skutki później w pierwszym locie, czy nie, ale ten gołąb z pierwszego lotu bardzo, bardzo zawalił na to, że powiem szczerze, że drugi raz by mi serce stanęło. Jakby nie wrócił. I powiem, postanowiłem w pewnym momencie, powiedziałem dość. No niestety, nie będziesz miał dobrych gołębi w rozpłodzie, no to nie będziesz miał dobrych gołębi później. Rozpód to jest podstawa. Nie masz gołębia tam w rozpłodzie, no to później stracą się te asy i wiadomo, że z jednej pary potrafi się wyrodzić jeden as, będziesz ciągnął 10 lat, może ci się uda jeden, albo dwa, albo wcale. Także to nie jest takie proste. Gołębi trzeba szukać, non stop się szuka, łączy, przełącza. I nieraz najlepsze są z przypadku. Sam wiem z doświadczenia, że dwa roczne się złączyły, bo się złączyły i wydaje najlepszego asa, co nawet się po nim młodej nie ciągło. I tak to jest, no niestety. My jeszcze o gołębiach mało wiemy i nie dowiemy się całej prawdy. Tak to wygląda, to jest takie moje odczucie. Czy ktoś się tam ze mną zgadza, czy nie. Są, jak to się mówi, profesorzy od gołębi i ja się tym... Nie uważam, że to takiego jakiegoś znawcę wielkiego. Przede wszystkim zawsze powtarzam, muszą być gołębie, żeby było z czym pracować. Nie ma gołębi. Mieliśmy samicę, co od wiosny przyszła, powiem tak szczerze, co się zaczęło od niej wszystko. Zbudowała nam cały gołębnik, całą bazę gołębi i powiem tak szczerze, ja byłem zielony. Brat leciał jak leciał.
można powiedzieć, też był zielony do gołębi, a potrafiliśmy wkładać 45 gołębi, a ona potrafiła 5-6 razy wygrywać. Nie mówię o domu, na gołębniku, tylko potrafiła w oddziele wygrywać. I dlaczego? Bo była gołębiem. No i tak to wygląda. Nie trzeba było być poetą, a można było być wykształconym, nie? Także tak to jest z gołębiami i no cóż tutaj więcej powiedzieć. Jest to ciężkie. No, każdy by chciał być mistrzem, no niestety. No, każdy by chciał tego mistrza lać, ale to najwięcej to mistrzów jest w zimie, nie? Przychodzi sezon, zostają ci prawdziwi, co lecą, a ci, co najwięcej ryczeli, no to dalej ryczą i czekają do następnej zimy. No, znaczy się nie ma co się zrażać, no. I ja mówię, ci, co naprawdę jakieś tam cele mają wielkie i coś tam lecą gołębiami, no to będą lecieć gołębiami. Powiem tak, że ciężko byłoby zrezygnować, abym gołębiami nie leciał. Choćby te gołębie miały jedno przelatywać. Przede wszystkim największą satysfakcją jest to, jak ten gołąb przelatuje. Jak zobaczysz, jak on się składa z powietrza i ten gołąb naprawdę... dla mnie to jest najważniejsze. Wracał tyle czasu, nie? Nie, to jest najważniejsze. Najpiękniejsze to jest to wszystko właśnie, jak to wygląda. Jeszcze wiesz, jak lecisz dobrze, bardzo dobrze, no to byś chciał, żeby wsiadła grupka, nie? To byłoby najlepsze, żeby się urwała grupka i potrafiła ta grupka jeszcze być pierwsza na oddział, nie? Także miałem w tym roku na młody taki lot, siadło ich 23 na raz. No powiem szczerze, że pięknie to wyglądało, nie? Idzie grupa i widzisz, że idzie grupa gołębi i patrzysz, ile z nich się odbije, nie? Jak się zawinęły ci wszystkie, no to było dobrze, nie? No to, ale to jest ciężkie, to jest robota. Przede wszystkim musi być rodzina gołębi też. Są hodowcy, co lecą gołębiami, jak to się mówi, z 15 gołębników, ale rodzina to jest rodzina. No właśnie rozmawialiśmy, że nawet na tym locie młodych 23, 11 to było z jednej tak, rodziny. Z olimpijczyka jego dzieci było 11 i 11 było 23. Także tam było po 4 czy 5 samiczkak, te młódki były, po 4 samiczkak z nim akurat. I no taki był lot, że wszystkim to spasowało, nie? 23 siadło, 11 z niego siadło dzieci. To znaczy się, że coś tam w głowie kumały, nie? Ale mówię, to on był gołębiem superowym, potrafił na modę wygrywać też, siadał szpicowo w grupie, tam nie potrafił odstawać. Przekaz leciał jako gołębiem dorosłym, no to już mało spotykane. To, co on już robił, to już fenomen, można powiedzieć. I tak samo ta samica, to była pierwsza wa, 59-90 to samo. Ona za młodego waliła na szpicy, za roczną troszeczkę słabiej, ale zawsze coś tam pokazała, jakiś lot gdzieś tam uderzyła. Dwu-trzylatka pokazała swoje, co potrafi, nie? I no mówię, to są takie gołębie rodzynki tak zwane, nie? No każdy takiego gołębia by się chciał dochować, żeby był pierwszym w Polsce. Kiedyś miałem takie marzenie, mam to marzenie, się spełniło. Miałem kiedyś takie marzenie, żeby chociaż jakiś jeden puchar gdzieś tam z mistrzostw Polski zdobyć. Troszeczkę się zdobyło więcej niż jeden, może gdzieś koło 10 ich jest. Ale to jest naprawdę fajne uczucie. No powiem tak szczerze, no ale to nic niczego nie ma. Trochę roboty, no w przypadku moim to naprawdę aż mi nieraz się nie chce już koło tego chodzić, to tak nieraz sobie pomyślę, mam małe dzieci, mam dwóch synów, to powiem tak szczerze, zamiast im trochę czasu poświęcić, to siedzę przy tych, nie powiem obraźliwie, gołębiach i współczuję każdej żonie, która jest z hodowcą związana, powiem tak szczerze, to... No, szacunek. Także nieraz niech się zastanowią dwa razy, czy to warto jest z hodowcą się żenić, czy tam, czy siak siedzi, czy tak. Bo teraz już w modzie to są nawet, nie ma tam... Paweł, jakich... nie strasz, bo mieliśmy na to hobby zachęcać. Znaczy się tak, ale nie, no to ja mówię prawdę. Życia wzięte. Przychodzi niedziela, żona, jedziemy, a tu nie ma gdzie jechać. No gdzie pojedziesz, jak gołębie lecą, nie? Powiem tak szczerze, najgorsze w życiu, jak są jakieś takie grubsze imprezy, nie? No nie, to jest po prostu człowiek tym żyje cały rogi, adrenalina i to wszystko. Jak tego nie czujesz, no to nie jesteś hodowcą, moim zdaniem. Nie? Dokładnie. Ja to strasznie przeżywam, przede wszystkim za chłopaka, jak tam się uprawiało sport, bo byłem takim czynnym w zawodach, biegach. Mi tam nie trzeba było treningu, powiem tak szczerze. Bo jak tam sąsiad mówi tak, o kurde, dzień dziecka był, do szóstej klasy się chodziło, wszyscy tam biegali, trenowali, ja żebym poszedł na dzień dziecka i wygrałem wszystko. No ale czemu wygrałem wszystko? No, wszyscy mówili, że Paweł nie trenuje, nie biegał, nie tam, no bo nie trenowałem, nie biegałem, ale mam takie pole,
2,5 km w jedną stronę. Tata jak jechał siewnikiem, no to za tym siewnikiem biegałem po ziemi, po orce. Bieganie po orce to tak jakbyś po plaży biegał, po piasku. I jakżem przeleciał 8 razy, tam i z powrotem myśmy jechali, to jak to ktoś przeliczy w kilometrach, to troszeczkę tych kilometrów zrobiłem, nie? Ale że taki pól mieliśmy troszeczkę, to tej kondycji zawsze w sobie miałem i no nigdy tego nie pokazywałem, nie? Także jak później... I przede wszystkim charakter musi być, to jest najważniejsza rzecz. Jak ktoś jest nie ma charakteru i tak samo z gołębiami jest nie ma charakteru, miękki gołąbiec, poddają się gołębie, to... Tak to wygląda, no cóż, będziemy dużo opowiadać. Tak, brakłoby czasu. Jeszcze jedno pytanie, zanim skończymy, bo budujesz nowy gołębnik. W międzyczasie pokażemy, jak to wygląda. Może coś więcej na ten temat, dla kogo to powiem tak gołębnik? Szczerze, no, dla młodych. Dla młodych, to jest gołębnik dla młodych. Znaczy się tak, jakąś tam teorię mam już swoją wymyśloną, nową. Także gołębnik dla młodych był zawsze u mnie co roku, gdzie indziej. W tym roku postanowiłem zrobić, już w tamtym roku miał być, ale nie udało się. I w tym roku postanowiłem zrobić jeden, tylko na młode, na całe życie. Także nie będę przenosił gołębi, nie będę po prostu zostawiał gołębi w tym gołębniku, co zawsze były. Powiem tak szczerze, dużo hodowców, jakże pierwszy raz na filmie to powiedział, że młodych, żeby nie przenosić z gołębnika tam, gdzie się urodziły, to naprawdę dużo hodowców dzwoniło i mówi, no kurde, tego jeszcze nikt nie powiedział, a naprawdę to był skutek, jest niesamowity był. Ale powiem tak szczerze, jest to później problem z przygotowaniem gołębi na 500, na 700. Przede wszystkim chodzi o 700. I to jest to, że są te gołębie młode, są te gołębie, później zostają w tym gołębniku i są tam gołębie, co są gołębie szybsze, co są gołębie wolniejsze. Po prostu chcę to zrobić tak, że no zdradzę, no bo cóż, będzie tak, że jeden go... Nie mam wyjścia. Na pewno będę starał się do tego zrobić, żeby był gołębnik jeden sprinterski, jeden gołębnik na alerund, jeden gołębnik typowo gołębi na 700 km wzwyż. No niestety jest tam ta Bruksela wprowadzona do regulaminu, ten lot narodowy i powiem tak szczerze, nie ukrywam, żeby mi taki lot też interesował, żebym coś do konkursu wbił. Nie, żeby się no z Pawła śmiali, że Paweł leci z krótkich lotów, czy tam jakieś tam 700, 500 dobrze. No pasowały z takiej tysiączki, 1200 czy 1160 do mnie chyba, 1080 z Brukseli. No pasowałoby jakiś konkurs też odbić i powiem szczerze, w tym roku mamy pierwszy raz Brukselę i aż się po prostu nie myślę sobie o tym locie. Lepiej, żeby się nie odbył, bo tam nie ma co włożyć, nie? Nie wiesz, co tam stamtąd poleci. Nigdy tam nic nie było wkładane. Jest porę, jak to się mówi, osłów na gołębniku. Trzeba tego porę tam osłów dać, no bo cóż, nie dam gołębia pocztowego, co robi mi po 12-13 i rok za rokiem, bo bym nie przeżył tego gołębia, bym nic stamtąd nie wrócił. Dla mnie to jest lot loteryjny. Przede wszystkim zależne jest jeszcze wszystko od tego, jaka jest pogoda. Jeśli będzie kiepska pogoda, no to wiesz, to jest loteria, nie? Jeśli będzie normalna pogoda, normalne warunki, jakiś tam wiatr im troszeczkę pomoże, no to te gołębie mają, te lepsze mają większą szansę do wrócenia, nie? I dlatego został wystawiony ten nowy gołębnik po to, że tam tylko będą młódki i będę sobie rozstawiał po gołębnikach tych, co są dotychczas, które gołębie są z jakiej linii, gdzie mają iść do gołębnika. Już mi nie będzie zależało, żeby jako za młodego, za roczniaka ten gołąb leciał ostro od pierwszego lotu, tylko już teraz muszę podejść to taktycznie. Niestety konkurencja nie śpi, każdy to zobaczył, wzmocnia się w taki sposób, już dużo tak hodowców robi i to nie ino u mnie, ale to wszędzie. Po prostu muszę krok wyprzedzić ich jeszcze, no bo jeśli nie będziesz kroku przed nimi albo pół kroku, no to będziesz z tyłu, nie? No tak. Także nie ma co spać, trzeba w nocy myśleć i gołębnik będzie ukończony, może zobaczymy, pokażemy na takim... Tak, krótkim... myślę, że jeszcze może przed lotami młodych. No, zobaczymy, to powiem tylko tyle. Żeby no chciały lecieć, żeby miały do czego lecieć, bo nieraz gołębnik jest piękny, wszystko cudnie wygląda, a gołębie kaput, nie polecą, nie? Powiem tak szczerze, gołębnik nie leci. Widziałem już wszystkie gołębniki, jak to powiedzieć, dobre, czołowe gołębniki i to były gołębniki nie, jak to komuś się wydaje, że ocieplane, podgrzewane, nie, nie. Normalne, zwykłe gołębniki, dla mnie to są najlepsze, najprostsze. Gołąb ma lecieć do celi, a nie do jakiegoś tam, nawet nieraz gołąb może mieć deskę, no do tej deski poleci. Tak to wygląda, także żeby się hodowcy nie zrażali, że gołębnik leci. Jest to jakaś tam wygoda,
jak się tam ma na ruszta czy na czymś, ale to no niestety za wygody trzeba płacić i wygody nie zawsze są funkcjonalne, nie zawsze lecą, także naprawdę widziałem gołębnik nie jeden za 100 tysięcy i gołębie tam nie lecą tak jak mają lecieć, no i to jest dopiero porażka, nie? Bo jak go zrobisz za 3-4 tysiące, tam zbijesz go, jak to się mówi, z desek czy z czegoś tam, no to to jeszcze ci nie będzie żal go wziąć i spalić, nie? No ale taki gołębnik co? Na domu nie jeden takiego nie ma, a o czym my rozmawiamy zresztą. No, no tak to wygląda, także gołębnik jest tam po malutku, jeszcze tydzień czasu będzie zrobiony. Troszkę inne obowiązki były do zrobienia i musiałem zrobić w polu, żeby się zająć gołębiami. Tak, ale teraz tak, już masz czas na gołębie. Teraz mam czas trochę na gołębie. Teraz się idę modlić o pogodę, żeby była pogoda, także tak. Dobrych lotów wszystkim życzę w 2021. No wszystkim mistrza Polski nie życzę, no bo co ja zdobędę. Chociaż jedną kategorię gdzieś tam za podium czy na podium by pasowało gdzieś jeszcze kiedyś w życiu ugrać. Będzie to ciężko, ale to... Ale jak się nie będzie miał jakiejś motywacji, to po co to w ogóle lecieć, nie? Mnie zawsze najbardziej mi się podobają hodowcy tacy słabsi, co przyjedzie do mnie jeden, drugi, tak mówi, już cię mam. To był twój ostatni rok. Ale ja się tam nieraz nie gniewam, czy tak, czy siak. Śmieję się z tego dlatego, że ma jakiś ten chłopak humor, ma jakieś to podejście. No przede wszystkim każdy chce lecieć po to, żeby temu dobremu coś odebrać, nie? Tak. I no każdy by chciał być przed Mendresą, mieć 5-10 pierwszych. Kiedyś to nastąpi na pewno, jeszcze nie wiem kiedy. Tego się najbardziej boję właśnie. Ale kiedy to nastąpi, może to już, może nastąpiło, może nastąpi, nie wiem, ciężko to jest ale powiedzieć. Ale na razie trzeba się cieszyć z tym, co jest i pracować tak, ja się na to, żeby było lepiej. Cieszę się z tego, co jest. Najbardziej się boję z tych nabytków, co są jakieś tam naprzywożone, naciągnięte, żeby to inno wypaliło. Jak to wypali, to będzie wszystko dobrze. Jak to nie wypali, no to trzeba będzie wszystko spalić. I tym miłym akcentem kończymy. Tak jest. Dzięki. Zdrowych, wesołych świąt.